Ogromne kolejki na granicy z Ukrainą. To efekt zmiany prawa. Ukraińcy masowo kupują auta i wwożą do kraju. Kolejki na granicy. Po kilka tysięcy kierowców czeka do odprawy samochodów w tranzycie przez przejście z Ukrainą w Zosinie Lubelskie. Niektórzy spędzają na granicy trzy dni. Ukraińcy masowo kupują auta i wwożą do swojego kraju ze względu na zniesienie opłat celnych. W ostatnim czasie na polsko-ukraińskich przejściach w województwo. W Lubelskim tworzyły się kolejki samochodów osobowych na kierunku wywozowym na Ukrainę. Ich powodem była zmiana przepisów prawnych w Ukrainie, które od 6 kwietnia zniosły opłaty celne na importowane samochody, cło importowe, akcezę i VAT. Zgodnie z kolejną decyzją strony ukraińskiej, odprawa samochodów osobowych sprowadzanych na Ukrainę z terenu Unii Europejskiej jest możliwa od środy 11 maja, tylko na dwóch przejściach granicznych: w Zosinie Lubelskie i w Budomierzu Podkarpackie. Odprawa takich samochodów nie jest natomiast możliwa na pozostałych przejściach w województwo lubelskim, czyli w chrybennem, do Rochusku, do Chobyczowie. Przypomniał Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Deruś Kolejka aut na granicy z Ukraina. Nawet 2500 aut 14 km wynosiła w piątek kolejka samochodów osobowych w tranzycie do przejścia granicznego w Zosinie. Znajdowało się w niej ok. 2000 pojazdów, co oznacza około 4 dni oczekiwania. W sobotę kolejka wydłużyła się do 15 km i powiększyła się o około 500 aut. Przepisy mają obowiązywać do 25 maja. Wśród kierowców, którzy znajdowali się na początku kolejki, tuż przed granicą, był między innymi Jura, który czeka trzeci dzień na odprawę. Do Kowla wiezie używanego, ale w bardzo dobrym stanie Jeepa, którego kupił za OK. 3,5 tysięcy dolarów koło Krakowa. Wyjaśnił, że samochód nie jest dla niego, a dla żołnierzy ukraińskich. Trafi dalej na wschód. Tam, gdzie są teraz nasze chłopaki, oni wskażą miejsce. Żołnierze potrzebowali auto, chcieli coś w rodzaju Jeepa, bo tam teren jest trudny i żeby było im się bezpiecznie i szybko poruszać, wyjaśnił Jura, który jest w wieku emerytalnym. Wcześniej pracował między innymi w ambasadzie i w szkole. Dodał, że pieniądze na zakup samochodu pochodzą od zwykłych ludzi i członków rodzin żołnierzy. Każdy dawał po OK. 200-300 dolarów. Musimy pomagać, stwierdził Jura. Oszczędzają OK. 3000 złotych opłat celnych 40 w kolejce do odprawy był Wasyl, który stał przed czerwonym Fordem. Jak dodał, dwie noce spędził już w oczekiwaniu do odprawy. Trzeba być cały czas na miejscu, bo co jakiś czas, raz na pół godziny, godzinę, należy podjechać do przodu. Przy granicy jest namiot, w którym można wziąć herbatę czy kawę. Czasem podjeżdża też samochód z różnymi produktami, jak woda, chleb, które można kupić. Ludzie jeżdżą również do supermarketów w Harubieszowie, wyjaśnił mężczyzna, który wiezie auto znajomemu na sprzedaż. Samochód kupił na Litwie za OK 10 tysięcy. Złotych I teraz przez Polskę zmierza na Ukrainę. Podkreślił, że dzięki zmianie przepisów uda mu się zaoszczędzić około 30%. Jak podał, za to samo auto sprowadzane przed wojną musiałby zapłacić jeszcze ok. 3000 złotych opłat celnych. Na Ukrainie jest duże zapotrzebowanie na samochody, bo część z nich została zniszczona w wyniku działań wojennych, a nowe nie są produkowane, podkreślił Wasyl. W kolejce do granicy w nie można zauważyć, że w dużej części za kierownicami znajdują się młode kobiety. Jak przypominają, ich mężowi nie mogą wyjechać z Ukrainy podczas wojny. 24-letnia Ira pochodzi z Sum, tuż przy granicy z Rosją. Relacjonuje, że aktualnie jest bezpieczniej, samo miasto nie jest atakowane. Z początku było groźnie, ale postanowiliśmy, że nie zostawimy swojego domu. W panice chciałam najpierw uciekać, ale się uspokoiło i przeczekałam w domu najgorsze, powiedziała kobieta, która jest nauczycielką klas początkowych. Dodała: Że obecnie nauka odbywa się w formie zdalnej. Od dłuższego czasu jesteśmy online najpierw epidemia, teraz wojna sprecyzowała. To będzie mój pierwszy samochód w kolejce do przejścia Ira. Siedzi w Renault, które kupiła w Gdańsku. To już będzie trzeci dzień czekania. W dzień żar się leje z nieba, a w nocy jest z kolei zimno. Po przekroczeniu granicy, jeszcze 12 godzin będę jechać do Sum. Na szczęście po drugiej stronie czeka już na mnie chłopak, z którym razem pojedziemy do domu, dodała nauczycielka. Po dwóch miesiącach w Polsce wraca na Ukrainę Natalia z synkiem, która na początku wojny uciekła z Czernichowa, gdy był ostrzeliwany. Na co dzień pracuje w sądzie. Trzeba wracać do siebie, do pracy. W domu najlepiej, powiedziała. Również ona zdecydowała się sprowadzić auto srebrny Renault. To będzie mój pierwszy samochód podkreśliła. Jak wyjaśnił orzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś: służby graniczne Ukrainy są w stanie odprawić w ciągu doby maksymalnie 500 pojazdów w Zosinie. Nawet gdyby polskim funkcjonariuszom udało się odprawić większą liczbę samochodów po naszej stronie, to nie wyjadą one dalej, tylko zakorkują przejście graniczne. Nie możemy do tego dopuścić, wyjaśnił rzecznik. Dodał, że w przypadku samochodów w tranzycie sprawdzane są dokumenty, np. czy dana osoba przekraczająca granicę jest właścicielem pojazdu, czynności te wykonuje Straż Graniczna. Oprócz tego prowadzona jest normalna kontrola celno-skarbowa. Pojazdy poddawane są standardowym czynnościom kontrolnym przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, w tym na przykład z wykorzystaniem psa służbowego, powiedział Deruś.